Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na informacje dnia. Kończy się kampania przed drugą turą wyborów prezydenckich. Dzisiejszy dzień może okazać się jednak kluczowy. Bronisław Komorowski i Andrzej Duda zmierzą się w debacie organizowanej przez stację TVN. Poprzednie spotkanie obu kandydatów obejrzało więcej osób niż łącznie oddało na nich głosy w pierwszej turze. Ostatnie sondaże pokazują, że szanse obu kandydatów są wyrównane. Przebudzenie Bronisława Komorowskiego przed drugą turą oraz zacięta debata mogą spowodować aktywizację ospałego elektoratu obecnego prezydenta. Trzeba pamiętać, że ta debata cieszyła się bardzo dużą popularnością i wysokim poziomem oglądalności. Według ostatnich danych ponad 10 milionów Polaków oglądało tą pierwszą debatę i niewątpliwie jakiś przepływ elektoratu osób głównie niezdecydowanych, które no nie miały jeszcze sprecyzowanego kandydata, mogły zadeklarować poparcie dla Bronisława Komorowskiego. Dlatego sztab Andrzeja Dudy powinien w trakcie dzisiejszej debaty kandydatów na antenie stacji TVN wymierzyć skuteczny cios w urzędującego prezydenta, dodaje dr Hubert Kotarski. Na pewno powróci, to można przypuszczać, temat WSI. W przypadku prezydenta Komorowskiego, bo on został gdzieś tam całkowicie pominięty w tej pierwszej debacie. Na pewno można się spodziewać tego, że Andrzej Duda przejdzie do ofensywy. Obaj kandydaci zabiegają o głosy także poza bezpośrednią debatą. Andrzej Duda podsumował wczoraj swoją kampanię. Była ona oparta przede wszystkim na wyjściu do ludzi w całej Polsce. Polska dzisiaj potrzebuje naprawy, Polska dzisiaj potrzebuje zmiany, potrzebuje powrotu uczciwości i zrozumienia dla najważniejszych ludzkich spraw, ale przede wszystkim potrzebuje tego, żeby polskie sprawy były prowadzone z wizją. Tymczasem Bronisław Komorowski obiecywał wyprostowanie kwestii wieku emerytalnego, który podpisem urzędującego prezydenta został wydłużony. Jest i będzie przesłana dosłownie pewnie dziś, jutro projekt ustawy opracowany w Kancelarii Prezydenta, który wprowadza kryterium 40 lat stażu pracy jako elementu uprawniającego do przejścia na emeryturę. Dodatkowo senatorzy Platformy Obywatelskiej forsują obietnicę Bronisława Komorowskiego dotyczącą jednomandatowych okręgów wyborczych. Prezydent wyszedł z inicjatywą spełnienia głównego postulatu Pawła Kukiza po wyborczej porażce w pierwszej turze. Projekt jednak może okazać się kompletnie chybiony. To referendum, które pan prezydent postanowił zarządzić w tak dziwnej sytuacji, praktycznie w wieczór wyborczy, kiedy się okazało, że przegrał wybory w pierwszej turze, no, pokazuje, że mamy do czynienia z czystym koniunkturalizmem politycznym. W dodatku, według opinii konstytucjonalistów, do których dotarła opozycja, dwa pytania proponowane w referendum są niezgodne z ustawą zasadniczą, a jedno jest bezprzedmiotowe. Dziś jest ostatni dzień dla wyborców chcących głosować za granicą na dopisanie się do spisu wyborców u właściwego konsula. Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien dokonać u właściwego konsula zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą. Zgłoszenia dokonuje się ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej, w tym przy pomocy aplikacji na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych ewybory.msz.gov. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię, imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, adres zamieszkania wyborcy w kraju, to jest miejsce ujęcia w rejestrze wyborców w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą, numer ważnego polskiego paszportu albo dowodu osobistego w krajach Unii Europejskiej oraz państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, oraz miejsce i datę jego wydania. Nie musimy dopisywać się do spisu wyborców za granicą, jeśli zrobiliśmy to przed pierwszą turą głosowania. Natomiast jeśli dopisaliśmy się do spisu wyborców przed pierwszą turą, a w drugiej chcemy oddać głos w innym miejscu, jedynym rozwiązaniem jest pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania tam, gdzie jesteśmy w spisie wyborców. Zaświadczenie o prawie do głosowania można pobrać jeszcze tylko dziś i jutro.
Dramatyczna sytuacja dawnej huty Sędzimira. Pracę może stracić nawet 1500 hutników. Krakowskiemu oddziałowi ArcelorMittal grozi wygaszenie pieca. O interwencję do prezydenta Bronisława Komorowskiego i premier Ewy Kopacz apelują posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Sytuacja polskiego hutnictwa jest coraz gorsza. Powód? Wzrost importu stali do Unii Europejskiej, ale także do naszego kraju, głównie z Ameryki Północnej oraz z Azji. Politycy opozycji alarmowali, że w przeciwieństwie do innych krajów Unii, rząd PO-PSL nie korzysta w pełni ze wsparcia dla energochłonnego przemysłu hutniczego. W krakowskim oddziale ArcelorMittal, czyli w dawnej hucie Sędzimira, sytuacja jest dramatyczna. W 2016 roku dojdzie do wygaszenia jednego pracującego tam pieca. To jest dramat związany z przyszłością całego tego miejsca, tak zasłużonego nie tylko dla polskiej gospodarki, ale również dla spraw społecznych w Polsce, bo to nowa huta jest tym miejscem, gdzie tak bardzo mocno ludzie akcentowali wolność i odzyskanie niepodległości po 89 roku. Dlatego mieszkańcom nowej huty, jak i wszystkim tym, którzy są związani z przyszłością kombinatu, należą się konkretne decyzje i działania ze strony zarówno rządu, jak i urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego, alarmowali krakowscy politycy Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Ryszard Terlecki zwrócił uwagę, że wygaszenie ostatniego pieca to dramat dla wielu rodzin, które mogą stracić pracę, a co za tym idzie, zostaną pozbawione jakichkolwiek środków do życia. Za kilka miesięcy kilka tysięcy mieszkańców Krakowa i Małopolski straci pracę. W tym czasie prezydent Rzeczpospolitej przyjeżdża do Nowej Huty i nie znajduje czasu, żeby zająć się, choćby żeby spotkać się z pracownikami czy działaczami związkowymi. Przyjeżdża do Krakowa pani premier Kopacz i nie znajduje czasu, żeby spotkać się z pracownikami Nowej Huty. Tymczasem, jak podkreśla poseł Andrzej Adamczyk, Andrzej Duda, kandydat na prezydenta, zawsze potrafi znaleźć czas dla mieszkańców Małopolski i godnie reprezentować ich interesy. Zapewne gdyby nie było wyborów, pan Andrzej Duda byłby tu z nami, bo zawsze w takich sytuacjach stawał w obronie spraw najważniejszych dla Małopolski, dla Krakowa, dla Krakowian, dla Małopolan, dla Polaków. Zapewniam państwa w jego imieniu. Cokolwiek nie stanie się po wyborach prezydenckich, pan Andrzej Duda nie zapomni i weźmie udział we wsparciu, będzie wspierał starania kombinatu i hutników tutaj pracujących o przetrwanie. Dawna huta Sędzimira, a obecnie ArcelorMittal Poland S.A. była drugą hutą w Polsce pod względem wielkości produkcji stali. Bojownicy z Państwa Islamskiego zdobyli starożytne miasto w środkowej Syrii. Po zażartych walkach z siłami rządowymi islamiści przejęli kontrolę nad 1/3 Palmiry. Z miasta ewakuowano ludność, a także wywieziono kilkaset cennych rzeźb. Zdobycie Palmiry zaledwie kilka dni po przejęciu kontroli nad Ramadi w zachodnim Iraku to dla islamistów znaczące zwycięstwo. Pokazuje nie tylko zdolność państwa islamskiego do skutecznego prowadzenia walk na kilku frontach, ale również nie daje nadziei na ich rychły upadek po ostatnich porażkach tego ugrupowania w irackim Tikricie. Dżihadyści kilkakrotnie udowadniali światu, że są zdolni do wszystkiego. W imię Boga Miłosiernego udało nam się wykorzystać obóz, który jest jedną z największych baz wojskowych w prowincji Idlib. Jest to kwestia godzin, aż będziemy mogli rozstrzygać prawo Boże w tym kraju. Bojownicy z dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie wczoraj przełamali defensywę syryjskich sił rządowych i przejęli kontrolę nad miastem Palmira w środkowej Syrii. Bojownicy mają czołgi, moździerze, rakiety i ciężkie karabiny maszynowe. Ich broń jest zaawansowana. Rozpoczęli atak z wielu stron, a każda grupa składa się z kilkunastu do około 30 osób. Zaatakowali naszych żołnierzy oraz niektórych mieszkańców. Cywilów traktują jako tarcze. Teraz ukrywają się w Palmirze i w pobliskich obszarach. Są ludzie z miasta, którzy dołączyli do państwa islamskiego. To oni wprowadzili bojowników i pomogli im. Bez ich pomocy bojownicy nie wiedzieliby, gdzie iść, a które ulice i miejsca są kluczowe. Atak na Palmirę to część ofensywy prowadzonej przez dżihadystów w kierunku zachodnim, która zwiększa ciężar walk toczonych przez syryjskie wojsko i milicje wierne prezydentowi Basharowi el-Assadowi. Naszym następnym zadaniem jest prowadzenie działań militarnych z
zegarmistrzowską precyzją od wszelkich ciężkich broni po te uruchamiane z samolotów i czołgów. To może zaszkodzić cywilom. Mamy rozkaz, by być bardzo ostrożnym w walce z Państwem Islamskim. Na razie nieznany jest los znajdujących się w Palmirze zabytków z czasów antycznych. Jestem przerażony, powiedział dyrektor Departamentu Starożytności i Muzeów Syryjskich. Dla Państwa Islamskiego to walka wizerunkowa. Będą chcieli koniecznie odtrąbić zwycięstwo w wojnie przeciw cywilizacji, niszcząc pozostałości starożytnego miasta. Po ostatnich walkach wdrożyliśmy wydajne procedury i oszczędziliśmy 100 wyjątkowo pięknych posągów, które były już pod ostrzałem. Dwóch naszych pracowników zostało zranionych podczas ratowania antyków. Teraz te posągi są bezpieczne, ukryte w bezpiecznych miejscach, ale rodzi się pytanie, jak chronić piękne cmentarze i piękne świątynie i inne pomniki, które znajdują się w mieście. Wyobraźcie sobie, archeologiczne miasto staje się polem bitwy między przestępcami a obrońcami miasta. Palmira to również brama do obszarów kontrolowanych przez wojska rządowe, w tym do Damaszku, wybrzeży na południu i południowym zachodzie kraju. W pobliżu Palmiry znajdują się również ważne pola gazowe i naftowe. W obliczu postępów dżihadystów z Państwa Islamskiego Francja zapowiedziała na 2 czerwca międzynarodowe spotkanie w Paryżu w celu ogarnięcia całości sytuacji w Iraku i Syrii z udziałem sekretarza USA Johna Kerry'ego. To wszystko w tym wydaniu informacji dnia. Dziękuję za uwagę. Na kolejne zapraszam o 10:00. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julii Tapszyczka. Bardzo gorąco witam wszystkich Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Układy wysokiego ciśnienia kształtują warunki pogody na wschodzie i zachodzie Europy. Nad pozostałą częścią kontynentu dominują niże z frontami atmosferycznymi. Od Polski przez Austrię po Włochy dużo chmur z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze Europy pogodnie i ciepło. Na termometrach w ciągu dnia od 14 stopni w rejonie Wiednia, około 17 we Francji i Niemczech, 19-25 nad Morzem Śródziemnym, do 28 w Rumunii. I zmieniamy mapę. W naszym kraju tylko na północnym zachodzie więcej przejaśnień. W pozostałych regionach zachmurzenie duże i całkowite z opadami. Temperatura od 12 stopni Celsjusza w Małopolsce, około 16 w centrum, do 19 na zachodzie. Wiatr umiarkowany z północy. Wzrost ciśnienia w południe na barometrach w Warszawie około 1018 hektopaskali. I przed nami jeszcze prognoza pogody dla regionów. Zapraszam.